W Gdańsku jesteśmy obecni od dawna, jeżeli chodzi o rozwój oprogramowania i technologii. Mamy dostęp do dobrych uniwersytetów, więc szukając miejsca na centrum Intel Compiler i chcąc zaspokoić ważne potrzeby w ramach firmy, Gdańsk był naturalnym wyborem. Celem Intel Compiler Center jest rozwijanie kompilatorów Intela dla zaawansowanych technologii. Kompilatory są wykorzystywane przez wszystkich producentów oprogramowania. Gdy nasi klienci pracują nad spersonalizowanymi kodami umożliwiającymi automatyczną jazdę samochodem, wykorzystują przy tym kompilatory Intela. Sztuczna inteligencja, proste oprogramowanie przyspieszające moce obliczeniowe także wykorzystują te technologie. Stworzyliśmy w Intelu nową grupę produktową AI, podlegającą bezpośrednio prezesowi. Uważamy, że sztuczna inteligencja będzie napędzać całą branżę technologiczną i IT w przyszłości i w mocno to inwestujemy. To dla nas niezwykle ważne. Zastosowanie sztucznej inteligencji jest bardzo szerokie. Przełom, jaki osiągnęliśmy w dziedzinie sztucznej inteligencji w ubiegłym roku, otworzył przed nami perspektywy, których wcześniej nigdy byśmy nie oczekiwali. Język naturalny, rozpoznawanie mowy, analiza finansowa w wielu branżach stały się głównym źródłem przewagi konkurencyjnej. Można się spodziewać, że w każdym segmencie branży high-tech sztuczna inteligencja będzie obecna. Intel, między innymi z takimi partnerami jak BMW, rozwija technologię autonomicznej jazdy. Pracujemy zarówno nad sprzętem, jak i oprogramowaniem, a także narzędziami programistycznymi, które pozwalają ludziom tworzyć technologię autonomicznej jazdy. Wierzę, że nasi partnerzy celują w rok 2020-2021, jeżeli chodzi o uruchomienie produkcji autonomicznych samochodów. Współpraca z uniwersytetami jest dla nas naprawdę ważna. Pomaga nam uzyskać dostęp do najnowszych badań w branży, ale także ułatwia kontakty z uniwersytetami i studentami, którzy w przyszłości mogą zostać inżynierami Intela. To ważny aspekt naszej polityki zatrudnienia.